Siema, ja jestem Nick, a właściwie to Nick the Player. Niedawno przedstawiłem wam moje ulubione odsłony serii Call of Duty. W komentarzach pod tą listą pojawiła się prośba o zrobienie przeciwieństwa tamtego filmiku i stworzenie top 5 najgorszych części Call of Duty. Prościa będzie wam dane, oto moim zdaniem najgorsze odsłony CODA. Obowiązują te same zasady co ostatnio, więc biorę pod uwagę tylko główne części cyklu. Na liście nie znajdą się więc wersje na komórki, Wii, DS-a, PSP czy też PlayStation Vita. No i jak zawsze, jeśli nie zgadzacie się z tą listą, to podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach. Na miejscu piątym znajdzie się chyba najbardziej zapomniana odsłona Call of Duty, Call of Duty 3. Nikt nie pamięta o jej istnieniu z dobrego powodu. Gra jest zupełnie przeciętna. Mnie trzeci kod wynudził do tego stopnia, że nie dałem rady ukończyć kampanii. Tą grę zabił moim zdaniem brak różnorodności, niemalże każdy etap osadzony był na polach, łąkach albo w jakiejś wsi. W innych Call of Duty otoczenie zmieniało się co chwila. Wspinaliśmy się na ośnieżone szczyty gór, potem przeprawialiśmy się przez pustynię, a po chwili lądowaliśmy w samym sercu dżungli. Tutaj w kółko widzimy te same nudne krajobrazy. Nie pomógł też fakt, że gra wyszła w czasach, kiedy rynek zalany był strzelankami osadzonymi w czasach II wojny światowej. Jedyna rzecz warta uwagi w tej odsłonie to prześmieszny model fizyczny. Trupy wrogów i naszych kompanów zapominały często o tym, jak działa grawitacja i latały po całym polu bitwy. To jednak bardzo mało znacząca zaleta, która może też być traktowana jako wada. Czwarte miejsce przypada czwartej części Black Ops. Ach, jak ten cykl się stoczył. Każda kolejna odsłona była gorsza i coraz gorsza i coraz gorsza. Czwarte Black Opsy lądują tu głównie ze względu na to, że zostały wykastrowane. Nie znajdziemy tu na przykład trybu fabularnego. Dla niektórych może on nie mieć znaczenia, ale ja zawsze biorę kampanię pod uwagę. Jej brak zabolał mnie wyjątkowo, ponieważ pierwsze Black Ops miało najlepszą fabułę i tryb dla jednego gracza w historii całej serii. Co otrzymaliśmy w zamian za kampanię? Tryb Battle Royale. Oczywiście. Przyznam, że jak na standardy gatunku był on bardzo dopracowany, ale moim zdaniem nie warty tak wielkiego poświęcenia. Black Ops 4 mogłoby wylądować wyżej na tej liście, ale muszę przyznać, że multiplayer dawał radę. Cieszył powrót starych i lubianych mapek, te nowe też były niezłe, a opcje kustomizacji postaci były bardziej rozbudowane niż kiedykolwiek. Gdyby dołożyć ciekawy tryb fabularny, to mogła być to jedna z najlepszych, a nie najgorszych gier z serii. Słowo egzoszkielety niektórych fanów Call of Duty potrafi przyprawić o niekontrolowane drgawki i ja jestem jednym z nich. Advanced Warfare pochwalić należy za jedną rzecz. Przynajmniej starano się zrobić coś nowego i ciekawego. Kombinezony wyposażone w silniki odrzutowe pozwalały na szybkie uniki i wysokie skoki, co jeszcze bardziej zwiększyło tempo rozgrywki. Nie wyszło to jednak grze na dobre. W multiplayerze pojedynki często wygrywała osoba, która akurat znajdowała się w powietrzu po wyskoku. Tryb wieloosobowy całościowo wypadał o wiele gorzej od innych odsłon CODA. Beznadziejne mapki, uboga kustomizacja i niezbalansowane bronie położyły dla mnie całego multika. Kampania również była dość przeciętna, jedyne co z niej zapamiętałem to całkiem niezły występ Kevina Spacey, akcję z pociągiem oraz słynną scenę wciśnij F, by złożyć hołd. Wciśnijmy więc wszyscy klawisz F, złóżmy hołd jednej z najgorszych gier w serii Call of Duty i pogrzebmy ją raz na zawsze. Call of Duty w kosmosie. To wszystko, co muszę powiedzieć, by zniechęcić was do Infinite Warfare. Gracze na całym świecie nie byli tyle zniechęceni, co oburzeni i swoje oburzenie wyrazili czyniąc trailer Infinite Warfare jednym z najczęściej minusowanych klipów na YouTubie. Czy gra była aż tak zła, by zasłużyć sobie na prawie 4 miliony łapek w dół? Nie, ale dobrze też nie było. Science fiction i Call of Duty moim zdaniem do siebie nie pasują. Kody czują się najlepiej wtedy, gdy osadzone są w przeszłości bądź teraźniejszości. Po raz kolejny dostaliśmy nijaką kampanię, którą ratowały tylko segmenty, w których lataliśmy statkiem kosmicznym, a jeśli najlepszym elementem Call of Duty jest coś, co nie ma miejsca w Call of Duty, to coś jest nie tak. Multiplayer również nie zachwycił, garść słabo zaprojektowanych mapek i akrobacje przy użyciu egzoszkieletów zniechęciły graczy już na samym starcie, przez co multiplayer opustoszał po kilku tygodniach. Wisienką na torcie było dołączenie do gry remastera Call of Duty 4, Modern Warfare,
by zachęcić graczy do sięgnięcia po Infinite Warfare. To pokazuje, że nawet twórcy nie wierzyli w swoje dzieło, skoro musieli polegać na remake'u klasyka, by sprzedać nową odsłonę Coda. A najgorszym kodem w historii jest według mnie Call of Duty Ghosts. Nigdy nie zapomnę rozczarowania, jakie przeżyłem, gdy kupiłem Ghosts w dniu premiery. Miałka kampania, dziwaczny tryb, w którym walczyliśmy z kosmitami i zepsuty multiplayer. Przez kilka pierwszych tygodni rywalizacyjny multiplayer był praktycznie niegrywalny. W Call of Duty! Grze bardzo mocno nastawionej na multiplayer. Lagi, błędy, crashe, wszystkie problemy, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. Rewolucyjne zmiany, które wprowadzono do tej odsłony, zawiodły kompletnie. Sterowanie psem w kampanii ograniczało się do mozolnego zabijania wrogów z ukrycia, a zniszczalne otoczenie w multiplayerze tak naprawdę nic nie zmieniało. Co najwyżej można było odstrzelić kawałek tynku ze ściany albo coś wysadzić. Kończyło się jednak na tym, że nie warto było tego robić, bo zawsze łatwiej było po prostu wycelować we wroga i zastrzelić go. Wyróżnię też najgorszą moim zdaniem mapkę w historii serii. Stonehaven. Potężna jak na standardy Koda otwarta mapa była rajem dla kamperów, a akcja zawsze koncentrowała się w zamku, który zajmował 1/10 powierzchni całej areny starć. Jeśli odrodziliśmy się więc poza nim, na jakiejś polanie, to mogliśmy żegnać się z życiem, bo snajperzy okopani w zamku tylko czekali, by strzelić nam w łeb. Jedyny, absolutnie jedyny pozytyw, jaki mogę przypisać tej grze, to świetna pierwsza misja na stacji kosmicznej. Jedna genialna misja nie wystarczy jednak, aby odebrać Call of Duty Ghosts tytuł najgorszego koda w historii. Dzięki bardzo za oglądanie, jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!